That probably could have ended poorly. How'd you get fired and wind up in jail all on your first day, Henry? I thought it'd be a good idea to chuck some Roman candles into a smoldering fire pit. A regular forest burns. You probably have a tiny dick. Oh, nie. Szczerze, miałem już odłożyć tego boomboxa, ale zaczęły mnie obrażać, więc wypierdoliłem go do wody. No bo cholera, nikt nie będzie mnie obrażał w ten sposób. Panties. They're what? I don't want to say that word again. I'm headed off to Oshoshone. Where the birds and the bees won't know me. Man and war won't exist no more. And there ain't no gals to keep no score. The code is 1234. It's actually that for all of them. Bardzo sprytnie. Smart. Shut up. Hej, cześć, mam ludzie z tej strony Witres, a to jest Firewatch ponownie. I co? I sobie siedzimy i nagrywamy, tak? Znaczy i sobie co, gramy. W ogóle to jest nasze zdjęcie. Z naszą żonką. O, tak wyglądamy, no nieźle. Ale nie wiem, jak nasza żona wygląda. Niedobrze, niedobrze. Dobra, odłóżmy. Zatem weźmy plecak. Albo nie możemy. A, dobrze, weźmie się razem z nami, dobrze. Zatem chodźmy tam do fajerwerków. Nope, sorry, nie wiem. Pod M mam mapę, dobrze. Wow. Jesteśmy tu. Tu jest ten cache, który mamy spotkać. A to jest jezioro chyba, nad którym to się odbywa. No dobrze, dobrze. Idźmy zatem. Dobrze, idziemy na west, także na zachód idziemy. Delilah nie ma nam nic do powiedzenia. Dobrze. W ogóle genialne są te wszelkie lasy tutaj obecne. Podoba mi się. Dobrze idę. Mogę tak mogę skontrolować, żeby się nie zgubić. Tak, dobrze. Tutaj zaraz taki zawijas mamy i oto on. I mamy naszego supply boxa. Let it be. So are there a lot of these out in the woods? Yeah, we got them all over the Shoshone. They saved us a lot of back and forth from the trailhead. Don't take all the good stuff. Yeah, all right. I genialnie kod 1, 2, 3, 4. O, mamy mapę, możemy sobie nanieść informacje jakieś na nie. Coś się zmieniło. A, faktycznie, takie ścieżki mamy wyrysowane. No fajnie, fajnie. Medicine wheel. Ups. No faktycznie, żeśmy skopiowali informacje stąd. Mamy linę, dobrze. Mamy szyszkę. Szyszka jak szyszka. Hey, there's a snack in here. Probably gonna eat it. You definitely do not want to do that.
Whatever's in there has been in there for years. That's how you get food poisoning. Nie wiem, korci mnie, żeby to zjeść, ale dobrze, odłożę to po prostu tutaj. Coś tam jeszcze jest? Chyba nie, dobrze. Tutaj jeszcze mamy notkę, widziałem. Jak sobie odpalimy kół, to mamy w ten sposób, ale tutaj też dobrze widać. To jest takie... wziąłem ją ze sobą, no dobrze. Mogę to zamknąć, notabene? Mogę, gitarę, fajnie. Kurde, dobra. Dobrze, idziemy, cały czas prosto. Także tak. Cały ten obszar nazywa się Shoshone. Old Shoshone, coś w ten deseń. Sugeruje nam gra, żeby załączyć, żeby zacząć biegać po prostu w celu, wiadomo, zaoszczędzenia czasu. Także skorzystam z tej propozycji zacnej. Tam są, widać, te fireworksy, fajerwerki dokładniej. No niedobrze, niedobrze. My tu mamy sezon ogromnego zagrożenia pożarowego, a oni sobie puszczają fajerwerki. Tu po to nam była ta lina, żeby potem zejść. No nieźle. Dobra, ładuj linę i schodzimy. No, no, no! Ajajajajajajajaj. O kurczę. A, czyli to się chyba miało wydarzyć. Myślałem, że coś spierdzieliłem. Żeśmy spadli. Hey. What the hell's wrong with you? My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. Co za... ale więc kontynuujmy zatem. Bez większego zastanawiania się. Tutaj jest coś. Hey, there's a tie-off point off here, just a little way from the shale slide. Oh, you ready to get back on that horse, huh? Well, I can't go any further, is what I'm saying. That heads south down to the creek, but you should be able to get to the lake just by continuing west. Without any, you know, mountaineering. All right. It's a long summer. You can explore later. Aha, możemy sobie tak po prostu dotknąć. Tamto jest zło w ogóle. Dobrze, idziemy. Według mapy jesteśmy na dość dobrej drodze. Po drodze możemy zahaczyć jeszcze o ten cache. No dobrze. A, zerwała nam się w ogóle... It is a hell of a nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. Postaram się nie wcinać im w dialogi, ale chciałem powiedzieć, że po drodze zahaczymy o tego cache. A nie, to już mówiłem. Chciałem powiedzieć, że skoro nam lina pękła, to znaczy, że pewnie nie będziemy mogli tędy wrócić, bo z tego co widziałem, to jest jedyne miejsce tam gdzieś, gdzie możemy się cofnąć, tak? Finding a bunch of empty beer cans. They threw them all over hell. The idiots down at the lake? Yeah, them. I just found okay, where they're hanging. Okej, musimy to posprzątać. No, to jest chyba część naszej pracy i to jest w cholerę tych puszek. Ktoś, kto tutaj puszczał te fajerwerki, bo już od momentu upadku o nich nie słyszałem. Nie słyszałem odgłosu fajerwerków, ani ich nie widzę. Dobrze, i... Czysto.
Tu mamy w ogóle ich taki camping spot, ten fire pit jest, znaczy ognisko tutaj jest. Oh, look, they decided to have a campfire too. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? No. Ogromne zagrożenie pożarowe, a ci sobie ognisko rozpalają. No Jurześ tutaj, ogarnij to. Ja słyszę muzykę gdzieś od prawej strony. No dobrze, już ogłaszamy. O, whisky. Proszę bardzo. You left half a bottle of whisky. Decent stuff. Drunk pyromaniacs. Fucking great. No nieźle. No zatrzymam sobie dla siebie. Czemu nie? Jakieś korzyści z tej pracy muszą być. Tutaj w ogóle jeszcze widziałem plecaki. They left their packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Mhm, tutaj jeszcze widziałem w ogóle puszki. Tutaj na szybkości zgarniemy. Found the fireworks. They didn't even try to hide them. Well, confiscate them. Okej, zabieramy. Ciekaw jestem, co by się stało, jakbym w campfire je wrzucił. Poczekaj, którym się tym. That probably could have ended poorly. How'd you get fired and wind up in jail all on your first day, Henry? I thought it'd be a good idea to chuck some Roman candles into a smoldering fire pit. A regular forest burns. Dobre, dobre. Jeszcze tutaj widziałem gdzieś tu. Tak, są ubrania. I to dwa zestawy ubrań. Well, they left their clothes out to dry. It looks like two people. What if they're naked? Won't that be exciting? Look, they're obviously still there, so tell them off and then head back. Okej, dobrze. Czyli idziemy ich uspokoić, idziemy ich opierdzielić za to, jak się zachowują. To w ogóle jest stanik, ja pierdzielę, to są laski. Nie no, topless. Cholera, nie zdążyłem tego, a nie, mogę to dalej. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. Okej. O, cholera. Gaci też nie mają. There are, panties. There are what? I don't want to say that word again. Why? Because you're 12? No nieźle. To jest kolejny, widzę, zestaw. There's a... Ooh. Yes? Nothing. Forget it. Czyli mamy dwie nagie kobitki. Znalazłem je, nieźle. I found them in the lake. Skinny dipping. Yeah. Is that a guy over there? Oh boy. Enjoy dealing with that. No kurde. Mogę coś z nimi zrobić? I know you guys are setting up bottle rockets out here, okay? How? Because you're hiding in the bushes spying on us? Give him a break, Lily. He probably hasn't seen boobs in 20 years. He's probably still a virgin. Ej, 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 proszę mi nie obrażać. Took all of your stuff. The fireworks, the whiskey, you name it. What? You dick! O nie. Setting off fireworks out here isn't just stupid, it's illegal. Yeah, oh, hey, put that down. No. Seriously, it was expensive. Fucking cool it with the fireworks. Please just put it down. We won't light anymore. O. Creepy, Chelsea. Dobrze. You probably have a tiny dick. O nie, 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 nie. No i masz, proszę bardzo. Light another firework and it won't be your stereo I wreck. Oh, fuck you, sucko. Nie, obraziły mnie, nie, koniec. You'll fucking pay for this. You can't just harass girls in the woods. Let's get out of here. No mogę tam do nich podpłynąć? Tak, na marginesie.
Ajajaj, nie mogę, ale gdzieś tu ich boombox leży. Hey, that go okay? Łapcie boombox. Dobra, tak. You there, Henry? Hey. Oh, there you are. It went fine. Hopefully there won't be any more trouble. Tak, już nie jest trudno. Szczerze miałem już odłożyć tego boomboxa, ale zaczęły mnie obrażać, więc wypierdoliłem go do wody. No bo cholera, nikt nie będzie mnie obrażał w ten sposób. Mapa. Gdzieś tu widziałem tego supply cache'a. I on jest na północ, tak? Tak. Czyli gdzieś tam. Czyli pewnie musimy przejść przez tą kłodę. Czyli on jest gdzieś tam. Okej. Okay. Well, this lake does seem like a good spot to swim, even if the last people to do so were assholes. Yeah, right now though, it's all snowmelt, so you'll freeze your balls off. But as hot as it's been, maybe that's a fair trade. Starting to feel like it. Okay. Mamy supply boxa, o to chodziło. Otwórzmy go sobie, zobaczmy co jest w środku. Jeden. I cztery. Mamy kolejną mapę, gdzie możemy sobie nanieść informacje na tą naszą. W ogóle to jest No Fireworks, ten znaczek, także bardzo fajnie. I found a sweatshirt from the University of Eastern Colorado. There's a University of Eastern Colorado? I really don't think there is. Why would somebody make that up? Right, and then put it on a sweatshirt. The world's a weird place. Okay. Mamy książkę jakąś. The Fourth Estate. Richarda. Cholera, nie chciałem. Oddaj mi to. Chciałem w ten sposób obadać. Tu jest krótka notka, no dobrze. Wracaj na swoje miejsce. Chociaż mogę cię odłożyć? Poczekaj. Nie, nie mogę. No dobrze. Jeszcze widziałem, tutaj mamy notkę. Więc sobie ją przeczytajmy. Cholera. To chciałem. Albo będzie chyba prościej w ten sposób. Każdy na tym kanale raczej umie angielski, więc te notki nie powinny być dla was jakimś problemem. Przynajmniej tak mi się wydaje, w moim mniemaniu. Ale swoją drogą tutaj są daty. Nie spojrzałem na tej ostatniej, na datę ostatniej notki, ale skoro je gdzieś zachowuję, to one powinny być tutaj, tak. A to jest ta przed chwilą. A co się stało z tamtą? A chyba ją po prostu upuściłem. Cholera, niedobrze. No trudno. Także tak. Teraz trzeba zaplanować, by było powrót do domu. I nawet widzę dość fajną drogę. Mianowicie to jest Wapiti Middle. A mianowicie tędy przez Thunder Canyon byśmy przeszli. Następnie tutaj obok tego Kesha 306. I do naszej wieży, bo w zasadzie tutaj mamy zaznaczone w ogóle punkty wspinaczkowe, a tu tak owych nie ma, więc powinno być dość sympatycznie, jakbyśmy właśnie tędy wrócili. W ogóle to jest jeszcze jakaś 303, to w sumie nie wiem, czy do niego nie zajść.